rozprawmy się raz na zawsze z tym mitem, który gdzieś z tyłu głowy jest w nas, że Pan Bóg jest tak naprawdę paskudnym starcem. Ja specjalnie przeginam i specjalnie trywializuję. Paskudnym starcem, który siedzi na chmurze i tak naprawdę nas nienawidzi. I mówi, a ciebie, Kowalski, nie lubię. Twoja gęba mi się nie podoba. Będziesz miał nowotwór. Tak to dokładnie nie działa. Absolutnie. Czy myślicie, że Pan Bóg ma cokolwiek wspólnego z mutacją komórki nowotworowej? Dokładnie pamiętacie Państwo z biologii, jak to się dzieje. Mejoza, mitoza, replikacja kodu DNA, podział komórki na prawidłową albo błędną. I na szczęście nasz system immunologiczny wyłapuje te mutacje i je niszczy. W ciągu doby, tak jak powiedziałem, mniej więcej 3 razy. Bywa tak, że zaczyna się mylić i zaczyna tą komórkę traktować jako najlepszego gościa.